czwartek w trybie nadzwyczajnym zebrała się Rada Miejska Suwałk. Tylko po to, by zmienić uchwałę dotyczącą nagród i stypendiów sportowych oraz dokonać niezbędnej korekty w budżecie miejskim, pozwalającej na realizację wsparcia dla piłkarzy i trenerów. To jest uchwała pod takie, można powiedzieć, doraźne potrzeby, żeby uruchomić możliwość przekazywania środków dla Wigier Suwałki. Zmiana w budżecie polegała na przesunięciu 850 tysięcy złotych przeznaczonych na działania promocyjne miasta na rzecz wspierania kultury fizycznej i sportu. Mimo że zmiany wejdą w życie dopiero w maju, pierwsze pieniądze trafiły do zawodników tuż po wczorajszej sesji. Mamy póki co obowiązujące stare przepisy i one pozwalają na przyznanie nagród i dzisiaj będzie taka uroczystość. Za moment wręczymy tę nagrodę. Kwota 130 tysięcy trafi do klubu tak naprawdę sportowego Wigry, bo wiemy, że sytuacja jest finansowa niezbyt dobra, dlatego też chcemy pomóc. Pomoc finansowa dla klubu Wigier ma tylu zwolenników, co przeciwników. Tych oszczędności z tego miliona muszą było sfinansować jakiś chodnik, jakąś drogę. No oczywiście, tylko panie redaktorze, proszę spytać radnych i również opozycji. Dobrze panu to proponuję, żeby pan spytał chociażby szefa klubu Prawa i Sprawiedliwości, pana Gorlo, bo cały czas właśnie, szczególnie opozycja mocno tutaj artykułowała, że trzeba Wigrom pomagać i wszyscy się zgodzili. A ja jestem do tego, żeby realizować. Panie redaktorze, ja jestem do tego, żeby wykonywać postanowienia Rady Miejskiej. Rada o zmianach umożliwiających wsparcie klubu zdecydowała jednogłośnie.